Miniony sezon kończyliśmy z brązowym medalem Mistrzostw Polski, identycznie po sezonie 2021-2022, ale poza kolorem medalu to chyba nie ma porównania między tymi obu sezonami. No chyba nie. Lekko zmieniliśmy przede wszystkim kształt kadry. Zmieniła się też liga, w której gramy na trawie i to na pewno były znaczące zmiany, które wpłynęły na to, jak występowaliśmy w rozgrywkach futsalowych. Natomiast trzeba powiedzieć, że byliśmy już w tym sezonie bardziej dojrzalszym zespołem. Wiedzieliśmy, jak ta liga wygląda, wiedzieliśmy, jaki jest jej format i naprawdę nie zabrakło nam tak wiele, jak w poprzednim sezonie. Natomiast trzeba by było sobie zadać pytanie, czy można być po nim w pełni usatysfakcjonowanym. A trener jest? No jeśli w Pucharze Polski i w zeszłym roku musimy oglądać na naszej hali, jak ktoś odbiera puchar, to powiedziałbym, że nie. Natomiast z perspektywy całego sezonu i tego, jaką mam drużynę, to tak. Co rzuciło się w oczy w pierwszej części rozgrywek, to daleko mniejsza stabilizacja, jeśli chodzi o poziom gry w tejże zasadniczej części sezonu ligowego. Przede wszystkim wynikało to z naszej kadry. Na początku dysponowaliśmy bardzo wąską kadrą. Później przeplataliśmy to wieloma kontuzjami, również meczami zaległymi na trawie, także stąd ten brak stabilizacji. Natomiast wyciągnęliśmy wnioski po poprzednim sezonie i wiedzieliśmy, że liga tak naprawdę nie do końca ma duże znaczenie. Wspomnieć musimy o tym, iż bardzo mocno COVID dotknął drużynę. Dotknął oczywiście, mieliśmy chwilę przerwy, ja sam nie mogłem w dwóch spotkaniach prowadzić zespołu, więc jak najbardziej to był trudny sezon, przetrwaliśmy go i naprawdę zachowaliśmy do końca dużą jakość i pokazaliśmy, że potrafimy grać jeden z najlepszych futsali, jeśli chodzi o kobiecy w Polsce. Całkiem inny rozdział, fajny rozdział minionego sezonu to rozgrywki Pucharu Polski. Serce trochę pękało, widząc płaczące dziewczyny po półfinale. Natomiast można być również z nich dumnym. Udźwignęły ten ciężar, fantastycznie się z nimi pracuje, są wielkimi sportowcami, mają wielki charakter i za to im dziękuję. Powodem do satysfakcji są także brązowe krążki zespołów młodzieżowych, 17-latek i zespołu do lat 19. No i tu trochę przechodzimy do wypadkowej Pucharu Polski, gdzie oba te zespoły scaliły się, do tego wsparte dwoma, trzema starszymi koleżankami, potrafiły udowodnić, że możemy na nie liczyć i że rekord to będzie futsal przez długie lata. I teraz co? Bardzo długie wakacje futsalowe? Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, to tak. Zobaczymy, jaki format przybierze liga w następnym sezonie. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywki reprezentacji, to część z naszych dziewczyn na pewno będzie w nie zaangażowana już od czerwca. Zatem dziękujemy za już zakończony sezon 2021-2022. Ja bardzo dziękuję wszystkim pracownikom klubu i całej drużynie.